Aspirant sztabowy Paweł Klimek, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie. Dzień dobry, witam Państwa i zapraszam na kolejny odcinek Tarnowskiej Kroniki Policyjnej. W ostatnim tygodniu policjanci pracowali przy kilku zdarzeniach. Jedno z nich to pożar. Pożar trzech samochodów wartych ponad 400 tysięcy złotych. Tutaj okazało się, że na ulicy Giełdowej w Tarnowie zapalił się jeden samochód, a następnie od niego spłonęły dwa pozostawione obok niego pojazdy. Mowa o Mercedesie, Audi oraz Hondzie. Pokrzywdzony, który poinformował na początku strażaków o tym, że powstał pożar, zostały te samochody gaszone. Na następny dzień dopiero policjanci pracowali z biegłym zakresu pożarnictwa i będą wyjaśniali przyczyny, dlaczego powstał ogień. Na ten moment policjanci nie mają informacji, dlaczego spłonęły trzy samochody. Wyjaśniają to w ramach prowadzonego postępowania, a czynności wykonywane są przez policjantów z Komisariatu Policji Tarnów-Zachód. Kolejne oszustwa, które zostały przyjęte przez tarnowskich policjantów, dotyczą różnego rodzaju legend. Najbardziej dotkliwa legenda na wypadek samochodowy oraz policjanta, który miał odebrać pieniądze od pokrzywdzonego w związku właśnie z wypadkiem samochodowym. 77-latek stracił ponad 130 tysięcy złotych. Skuszony informacją o tym, że jego najbliższa rodzina uległa wypadkowi i następnie musi natychmiast przekazać pieniądze po to, aby osoba nie trafiła do więzienia. Kolejna osoba oszukana to 44-latek, mieszkaniec naszego miasta, który został oszukany metodą na pracownika banku. Tutaj okazało się, że osoba przekazała informacje związane o tym, że jest możliwość zainwestowania w kryptowaluty, w związku z czym zostały przekazane pieniądze z jego konta w wysokości 20 tysięcy złotych. I w tym przypadku również policjanci będą prowadzić postępowanie związane z oszustwem. Bardzo bulwersujące i dotkliwe są także oszustwa na tzw. blika. Kilka takich mieliśmy zgłoszeń, a policjanci z Tarnowa przyjmują tego typu oszustw dziennie po kilka, kilkanaście zgłoszeń. Najbardziej dotkliwe są te, gdzie tracimy pieniądze. Część z tych oszustw udaje się powstrzymać bezpośrednio po tym, jak dostaniemy taką informację o tym, aby przelane zostały pieniążki. W pierwszym przypadku 35-latek stracił 900 zł, potwierdzając transakcję blikiem poprzez przelanie pieniędzy na wskazane konto. Kolejna informacja to 31-latek. Tutaj okazało się, że po przekazaniu danych autoryzacyjnych osoba z zewnątrz dokonała transakcji w kilku transzach, oszukując na kwotę ponad 5000 zł. Kolejna osoba pokrzywdzona to 30-latek i w tym przypadku został poinformowany o tym, że pracownik banku stwierdził, że jest jakaś niezgodność na jego koncie, w związku z czym jego pieniądze są zagrożone. I w tym przypadku zostały przekazane kody blik, zostały potwierdzone, a osoba, która do nas przyszła i zgłosiła się, stwierdziła, że została oszukana na kwotę ponad 2300 zł. Ja mogę w tym miejscu tylko prosić i apelować o tym, ponieważ zbliżają się święta, zbliża się Mikołaj. Należy za każdym razem, jeżeli taką informację otrzymujemy, niedopłata do paczki, jakaś drobna kwota, którą należy przekazać, czy informacja od naszego najbliższego znajomego z portalu facebookowego, że potrzebuje zapłacić za właśnie paczkę, która do niego przyszła, czy kilka paczek i prosi o kod blik, abyśmy się kontaktowali za pośrednictwem telefonu komórkowego, a nie messengerów czy facebooków i nie potwierdzali wysyłanych kodów blik. W ten sposób możemy paść ofiarą oszustwa, a osoba, nasza najbliższa znajoma, znajomy, może później tylko i wyłącznie nas przeprosić. Natomiast my będziemy stratni finansowo. Aby uniknąć tego przed świętami, bądźmy roztropni i ostrożni. W listopadzie bieżącego roku do policjantów z Komisariatu Policji Tarnów-Zachód zgłosił się pokrzywdzony, który poinformował o włamaniu do jego mieszkania i kradzieży elektronarzędzi na łączną kwotę ponad 12 tysięcy złotych. Przeprowadzone pierwsze czynności pozwoliły na zebranie śladów, które zostały wykorzystane w procesie wykrywczym. Kilka dni po zdarzeniu policjanci kryminalni z komisariatu przy ulicy Księdza Indyka ustalili dane osób mogących mieć związek z tym przestępstwem. Zatrzymano w sumie trzech mężczyzn w wieku od 28 do 34 lat. W miejscu zamieszkania odnaleziono część skradzionych przedmiotów. Kolejnym etapem pracy policjantów było ustalenie miejsca przechowywania skradzionych przedmiotów i udowodnienia dokonania włamania i kradzieży.
prawidłowo wykonywane czynności skutkowały ustaleniem, gdzie zatrzymani schowani skradzione przedmioty. Okazało się, że zostały one sprzedane osobom prywatnym, a także zastawione w lombardach na terenie naszego miasta. Policjanci udowodnili trzem zatrzymanym w sumie dwa włamania w Koszycach oraz w gminie Wojnicz, gdzie skradzione zostały elektronarzędzia i narzędzia. Za każdym razem sprawcy włamywali okno i dostawali się do środka, skąd następnie zabierali znajdujące się wewnątrz przedmioty. Całej trójce przedstawiono zarzut kradzieży z włamaniem i po przesłuchaniu doprowadzono do tarnowskiej prokuratury. Ponieważ mężczyźni wyjaśnili mechanizm popełnienia przestępstw, a także policjanci odzyskali część skradzionych przedmiotów, prokurator zastosował wobec nich środki wolnościowe. Postępowanie jednak w dalszym ciągu jest prowadzone w Komisariacie Policji Tarnów Zachód, a mężczyźni odpowiedzą przed tarnowskim sądem za naruszenie artykułu 279 kodeksu karnego, grozi im do 10 lat pozbawienia wolności. W ostatnim tygodniu doszło do kilku bardzo groźnie wyglądających zdarzeń drogowych. Mieliśmy potrącenie w okolicy Ronda przy ulicy Klikowskiej, Słowackiego i Szkotnik, gdzie kierujący samochodem BMW 33-letni mieszkaniec powiatu dąbrowskiego potrącił na przejściu dla pieszych tarnowianina, również 33-letniego. Mężczyzna trafił z obrażeniami głowy do tarnowskiego szpitala. W tym momencie przebywa w szpitalu. Niestety jego życiu zagraża niebezpieczeństwo. Kolejne zdarzenie ma miejsce w Lisiej Górze. Tutaj kierujący 61-letni kierowca zjeżdża na przeciwległy pas ruchu i doprowadza do czołowego zderzenia z kierującą samochodem 30-latką. Kobieta w wyniku zderzenia zostaje przetransportowana do tarnowskiego szpitala. Okazuje się, że ma złamaną rękę. Bardzo groźnie wyglądające zdarzenie miało miejsce 25 listopada w godzinach wieczornych. Policjanci zostali poinformowani o tym, że na 477 km autostrady A4 w kierunku Krakowa doszło do zablokowania całkowicie autostrady. Na miejsce zostały skierowane służby ratunkowe, policjanci, ratownicy medyczni, a także strażacy. Ratownicy medyczni ratowali przede wszystkim osoby ranne w tym zdarzeniu drogowym. Okazało się, że trzy osoby wymagały hospitalizacji. Kierująca, pasażerka siedząca z przodu oraz jej 12-letni syn jadący z tyłu. Ratownicy podjęli decyzję, aby na miejscu lądował helikopter lotniczego pogotowia ratunkowego, który 12-latka zabrał do krakowskiego szpitala. Obie kobiety trafiły do szpitala w Brzesku. Autostrada została zablokowana na co najmniej 2 godziny. Dopiero po godzinie 20 udało się nam całkowicie udrożnić autostradę w kierunku Krakowa. Jak się okazało, policjanci ustalili przebieg tego zdarzenia. Przez autostradę A4 przebiegało zwierzę, łoś, i zostało ono potrącone przez kierującą samochodem Renault. Dodatkowo w wyniku tego zdarzenia zwierzę padło i leżało na autostradzie. Na tego łosia najechał kolejny samochód Honda. W tym przypadku okazało się tylko i wyłącznie kolizją, samochód tylko został uszkodzony, kierowcy nic się nie stało. Tutaj należy jednak się duża pochwała dla kierowców, którzy utknęli w kilkukilometrowym korku. Mowa tutaj o korytarzu życia. Naprawdę kierowcy zachowali się tak, jak należy się zachować. Jadący prawym pasem zjechali do prawej krawędzi i zajęli pas awaryjny, natomiast kierowcy jadący lewym pasem zjechali jak najbardziej do lewej strony, zajmując tak samo część miękkiego pobocza, czyli pasa oddzielającego ruch. W ten sposób zarówno pogotowie ratunkowe, strażacy, jak i policjanci mogli bez problemu dotrzeć do miejsca zdarzenia. Ukłony dla kierowców, którzy w tym momencie znaleźli się w tym miejscu i zachowali się tak, jak należy. W ostatnim tygodniu w sumie doszło do 3 wypadków drogowych, gdzie 5 osób zostało rannych. Policjanci zatrzymali 13 osób, które niestety siadły za kierownicą pod wpływem alkoholu. 9 osobom zostało odebrane prawo jazdy, z czego 3 w związku z przekroczeniem prędkości powyżej 50 km na godzinę, a 6 w związku z tym, że siadło za kierownicę w stanie nietrzeźwości.